Cześć, przygotowałam 5 fragmentów wypowiedzi Jeffa z filmu dokumentalnego. I to są zapisy rozmów Jeffa z psychologiem. Pierwszy fragment dotyczy dzieciństwa i tutaj zarówno Jeff, jak i ojciec przyznają, że no ojciec w wywiadach, tutaj Jeff przyznaje, że między matką a ojcem nie działo się zbyt dobrze. To chodziło o to, że często się kłócili, że te kłótnie były bardzo emocjonalnie obciążające. It just didn't seem like my parents really liked each other too much. It just made me feel on edge, unsure, sort of the other family. Mom was comforting when she, you know, could be. She was sick a lot during that time. I właśnie tak właśnie się mówi, że no nie ma przemocy fizycznej, dom jakby, w domu nie brakuje niczego, może się tam nie przelewa, ale biednie nie jest, no i to jest normalny dom. Natomiast no jak widać na przykładzie Jeffa, kłótnie, nieporozumienia, taki zauważalny brak miłości pomiędzy rodzicami też jest dla dziecka, może być bardzo stresujący, bardzo traumatyczny. W kolejnym fragmencie Jeff mówi o Ohio. Chodzi o pierwsze morderstwo jego, kiedy zabrał auto stopowicza do swojego samochodu, zaprosił go do domu, akurat nikogo nie było w domu. No tam pili, rozmawiali i w momencie, kiedy autostopowicz chciał już wyjść, to Jeff nie chciał, żeby on go opuszczał i uderzył go. I should have found decent interests to spend my energy on. If I had done that, I wouldn't be here today. I'd be living pretty decently. But that night in Ohio, that's when everything went down the tubes, really. One impulsive night. So nothing's really been normal ever since then. Ojciec wspomina w książce, że przed tym pierwszym morderstwem Jeff został sam. Jeff miał 18 lat, jego ojciec wyprowadził się z domu, rozwiódł się z matką Jeffa, znalazł sobie nową kobietę, natomiast mama Jeffa wyprowadziła się z jego młodszym bratem. I ojciec bardzo tą sytuację wspomina, ma żal do siebie, że zostawił Jeffa samego, że mógł się bardzo poczuć opuszczony, zraniony, pozostawiony sam sobie i to mogło się w jakimś stopniu przyczynić do tego pierwszego morderstwa. I sort of wrapped myself up in a fantasy world during the latter part of elementary school days. Never was interested in what seems to me is 99% of the population of the world is, and leading a family life, you know. Ten fragment dotyczy już drugiego morderstwa. Między pierwszym a drugim morderstwem było 9 lat przerwy. That started everything again. I was just interested in laying with people for the night up to that point. Something broke through and I started the long slide down. It was an incessant, never-ending desire to have someone at whatever cost, someone good-looking, and it just filled my thoughts all day long. No właśnie, tutaj taki aspekt się pojawia, że różne myśli, no tutaj akurat Jeff miał myśli obsesyjne, mogą się pojawiać. Jego ojciec w książce również przyznaje, że takie myśli miewał. Natomiast ta granica jest w momencie, kiedy ktoś tylko myśli, a ktoś już przekroczy tą granicę, czyli zrobi daną rzecz. I kiedy już zrobi, już wtedy wkracza w to doświadczenie, wkraczają w to konkretnie emocje, wkracza w to uzależnienie, bo to jest takie uzależnienie adrenalinowe. No i tutaj jak sam Jeff przyznaje, że jest to już taka droga, która się stacza, że się stoczy już w dół po tym, że już dla niego jakby nie było odwrotu.
że już tak nim to zawładnęło, że nie potrafił już z tego zrezygnować. It's amazing to me in 31 years, 31 short years, how I could create such hell for myself and everyone around me. Because I did it. It's my doing. My little horrid creation. You know, I mean, people can say, well, it was family pressures or it was mental disease, but the fact is that I'm the one that did it. Very self-destructive life. No, to jest takie zadziwiające, jak bardzo Jeff był świadomy tego, co zrobił. Jak wręcz jakby sam się dziwi, w jaki sposób on to zrobił, jak był w stanie to zrobić. Tak jakby dwie osoby w nim były. Takie odniosłam wrażenie. Także podzielcie się proszę, co wy sądzicie. Czy te nagrania słyszeliście już gdzieś? I z chęcią przeczytam wasze komentarze. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do oglądania mojego kanału, ponieważ planuję serię 3-odcinkową Świadkowie mówią. Pierwszy odcinek będą to wypowiedzi dwóch kobiety, mężczyzny, którzy chodzili z Jeffem do szkoły. Drugi odcinek będą to wypowiedzi policjanta, który przesłuchiwał Jeffreya, który zdobył zaufanie Jeffa. W trzecim będzie się wypowiadał psycholog, który rozmawiał z Jeffem. Także zachęcam serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia.